Witam Państwa, z tej strony Łukasz Stefanik. Dziś mamy 13 dzień września, godzina 9.33. Spójrzmy na początek na indeksy. Indeks S&P 500, tutaj spora zmienność w ostatnich dniach. W piątek silne dynamiczne spadki, wczoraj na otwarciu jeszcze te spadki zostały pogłębione i później dynamiczna reakcja wzrostowa i ponad połowa tych spadków została zniesiona. Zobaczmy, jak to wygląda, mierząc siatką FIBO. Nakładam ją na całej ostatniej fali spadkowej, czyli mierzę tutaj od szczytów z 23 września. I zobaczmy, gdzie rynek zatrzymał na strefie ZZB. Teraz ten poziom jest oporem, wcześniej dwukrotnie było wsparciem, także lokalne ZZB, i to jest poziom, który powinien być również na dzień dzisiejszy istotny, 2156. Jeżeli on zostałby wybity, wtedy tutaj, przybliżając wykres, będzie można myśleć o jakimś układzie harmonicznym wewnętrznym. Natomiast żeby w ogóle taki układ nam powstał, musiałby ten poziom, ta strefa oporu zostać wybita górą. Wtedy pierwszy opór mierzy 78,6, drugi 88,6. Aby określić, który z tych poziomów będzie silniejszy, będę wyznaczał tutaj mierzenie fali BC z tego układu harmonicznego oraz geometrię tutaj AB do CD. Natomiast aby to zrobić, najlepiej, jeżeli rynek wybije górą, wtedy dopiero będę mógł dokładnie te poziomy określić. Także na dzień dzisiejszy strefa oporu 2156, jeżeli zostanie wybita, będę wyznaczał układ harmoniczny wewnętrzny. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcia, tak naprawdę trzeba tutaj się oddalić do interwału D1 i najbliższym wsparciem będzie tutaj ta strefa, gdzie rynek również wczoraj reagował na interwale D1. Tutaj został spory dolny cień. Na H4 wygląda to w ten sposób, czyli tutaj biorę pod uwagę te wcześniejsze reakcje ceny i to jest poziom 2118, czyli tutaj mamy najbliższe miejsce wsparcia. Jeżeli doszłoby do wybicia nowych dołków, wtedy należy zmierzyć ostatni ruch wzrostowy i sprawdzać zachowanie ceny na mierzeniach zewnętrznych, czyli kolejny poziom tutaj i następne głębsze mierzenie 161,8%. Zobaczmy kolejny indeks, to jest indeks DAX. Tutaj również mamy silne spadki w piątek i podobnie jak S&P, tutaj dość spora część tych spadków została odrobiona. Tutaj jeszcze mieliśmy większą lukę, ta luka została zakryta, natomiast w dniu dzisiejszym rynek zaczyna dzień od spadków, także należałoby zobaczyć, jak to wygląda na wyższym interwale H4. Tutaj zobaczmy, gdzie ten rynek reagował w dniu wczorajszym, ponieważ to wsparcie jest dalej aktualne. Poziom FS100, czyli geometria 1 do 1, czyli tutaj mamy falę A, fala B, fala C, taka szeroka korekta prosta, czyli ten poziom dalej jest wsparciem 10363. Dopiero w momencie jego wybicia można myśleć o dalszych spadkach. Jeżeli chodzi natomiast o opory, wrócę tutaj do interwału H1 i zmierzę całą ostatnią falę spadkową i tutaj oporem, może wejdę jeszcze niżej, na N30, opór mierzenie 50%, czyli połowa ostatniej fali spadkowej. Rynek nie zdołał tego miejsca przetestować, także cały czas ono jest tutaj najbliższym oporem. Jeżeli reakcja by się pojawiła, wtedy będzie można myśleć o jakimś układzie harmonicznym, natomiast jak na razie jest za wcześnie. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację na takim niskim interwale czasowym, M5, bardzo intradayowo, wybity został lokalny układ overbalance i na chwilę obecną to miejsce jest oporem 10476, czyli dopóki rynek jest poniżej, obowiązuje scenariusz spadkowy. Jeżeli wyjdzie powyżej, no tutaj oczekuję testu wczorajszych maksimum. Także na dzisiaj punkt odniesienia 10476, jest to również poziom zamknięcia z piątku. I zobaczmy jeszcze parę walutową AUD/USD, ponieważ tutaj również sytuacja wygląda ciekawie. Na interwale tygodniowym mamy formację pinbara i tym samym możliwy jest test nawet około 0,7330. Natomiast wchodząc tutaj na interwał H4 D1,
Najbliższym wsparciem, do którego rynek nam się zbliża, są okolice okrągłego poziomu 0,75. Także na dzień dzisiejszy ten poziom będzie istotny. Tutaj mamy reakcję z końcówki sierpnia i reakcję tutaj dnia wczorajszego. Także kolejny test może już zakończyć się wybiciem. Pamiętajmy, że do 3 testów rynek może bronić dane wsparcie. Każdy kolejny test już będzie osłabiał i ryzyko wybicia dołem będzie wzrastać. Także na dzień dzisiejszy warto obserwować 0,75, jeżeli cena tutaj dojdzie. Jeżeli pojawią się sygnały prąd wzrostowy, będzie to dobre miejsce do dalszego ruchu wzrostowego, jaki tutaj mamy na interwale D1. Natomiast jeżeli poziom ten zostanie wybity, to tutaj można oczekiwać dalszych spadków. Alternatywnie na interwale M30, jeżeli rynek nie zdołałby przetestować strefy przy 0,75, to taki układ szerszej korekty może nam się budować, czyli tutaj pierwsza fala A, czy też odcinek AB, BC i odcinek CD. Także to jest scenariusz w przypadku większej korekty. Tutaj oporem na chwilę obecną jest poziom 0,75-80. Ok, dziękuję za uwagę i powodzenia w handlu w dniu dzisiejszym. Do usłyszenia. W najnowszym wydaniu FX Mag 21 ekspertów i 106 stron praktycznej wiedzy o rynku walutowym Forex. Dowiesz się m.in. ile powinna wynosić optymalna wielkość rachunku na start. Jak zarządzać kapitałem, żeby nie spalić konta. Co oznacza wprowadzenie regulacji MiFID II. Jak wykorzystać strategię FTS na złotym rynku. Jakie grzechy popełniają brokerzy. FX Max. Praktyczna wiedza o rynku Forex. Magazyn dostępny w salonach Empik, sieci InMedio oraz na portalu fxmag.pl.